Uwaga na upały. Najbliższe dni mają być wyjątkowo gorące. Upały mogą być niebezpieczne zwłaszcza dla ludzi starszych, dzieci i osób z nadciśnieniem. Przed konsekwencjami przegrzania czy udaru słonecznego można się chronić. Przez cały okres wakacyjny powinny nam towarzyszyć nakrycie głowy, krem z wysokim filtrem i okulary przeciwsłoneczne. Zbyt długie przebywanie na słońcu może zaszkodzić naszej skórze, ale także negatywnie wpływać na wzrok. Ratownicy przyznają, że w tym okresie odnotowano wzmożoną liczbę wezwań do omdleń, zasłabnięć, przegrzań i udarów do tego stopnia, że pacjenci tracą zdolność kontaktu oraz logicznego myślenia i mowy. Na plaży odpoczywamy, relaksujemy się, jednak woda, nawet płytka i spokojna, kryje w sobie wiele pułapek.